Cześć, tu Kam, a to ciepła i miękka joga do łóżka przed snem. Tą jogę polecam zrobić Ci bezpośrednio w łóżku, tuż przed tym, jak będziesz spać. Przyda Ci się na pewno poduszka, którą zapewne masz pod ręką, koc bądź kołdra. Możesz się przykryć w każdej chwili, kiedy potrzebujesz poczuć więcej ciepła. Zanim się położymy, usiądź sobie ze skrzyżowanymi nogami. Odłóż sobie dłonie gdzieś na swoim ciele. I jeśli masz ochotę, możesz przymknąć oczy. Spróbuj poczuć, jak twoje ciało w tej pozycji zaczyna się rozluźniać. Jak puszczasz zaciśniętą żuchwę, która się rozluźnia. Jak rozluźniasz barki. Puszczasz luźno dłonie, ręce w dół. Jak twój brzuch staje się miękki, rozluźniają się biodra i nogi. Zauważ swój oddech tutaj, taki jaki teraz jest. Może nawet zauważ, jak twój oddech się uspokaja, jak powoli bije twoje serce. Jeśli masz ochotę, możesz powtórzyć za mną te słowa. Jestem gotowa, gotowy do spokojnego i głębokiego snu. Jestem gotowa, gotowy do spokojnego i głębokiego snu. Jestem gotowa, gotowy do spokojnego i głębokiego snu. I powoli, z kolejnym wdechem, przeciągnij sobie ręce do góry. Spokojnie, powoli, wyciągnij je nad głowę, przeciągnij się. Zaciągnij jeszcze troszkę więcej powietrza do nosa. Z wydechem opuść prawą rękę i przełóż lewą rękę na prawą stronę, delikatnie wyciągając lewy bok ciała. Weź sobie tutaj pełny, głęboki wdech i spokojny wydech. Postaraj się oddychać nosem. Jeszcze jeden głęboki wdech. I z wydechem przenieś lewą rękę obok lewego biodra. I z wdechem unieś prawą rękę, przekładając ją na lewą stronę. Niech to będą takie spokojne, miękkie, powolne ruchy. Głęboki wdech. Poczuj, jak napełnia się powietrzem teraz twoja prawa strona ciała. Spokojny wydech. Głęboki wdech. I z wydechem opuść prawą rękę w dół. Połóż sobie dłonie na kolanach. Z wdechem puść luźno brzuch do przodu. Unieś delikatnie głowę do góry. A z wydechem delikatnie zaokrąglij plecy i opuść głowę w dół. Wdech. Brzuch do przodu, głowa do góry. Wydech, zaokrągli plecy do tyłu, głowę opuść w dół. I ostatni raz wdech, brzuch luźno do przodu, głowa do góry. Wydech, plecy zaokrągli do tyłu, opuść głowę w dół. I wdech do pozycji neutralnej. Chwyć sobie teraz poduszkę. Ja mam ze sobą też wałek. Jeśli masz wałek, zawsze można też go użyć. I usiądź sobie na swoich piszczelach, tak żeby pośladki usiadły na piętach. Delikatnie rozszerz sobie kolana na boki i chwyć sobie poduszkę, tak żeby ona była blisko ciebie, gdzieś blisko nóg. Weź sobie tutaj spokojny, głęboki wdech nosem. I z wydechem połóż dłonie przed sobą i powoli wysuń je coraz bardziej do przodu. Tak, żeby sobie chwycić tą poduszkę, może nawet dłonie sobie wejdą pod tą poduszkę, żeby odłożyć sobie jeden policzek właśnie na tą poduszkę. Może to być też kołdra zwinięta w taki rulon, albo po prostu zmielona pod tobą. I odłóż sobie ten jeden policzek na tą poduszkę.
Weź sobie spokojny, głęboki wdech tutaj. Może nawet spróbuj poczuć ten wdech w Twoich plecach. Tak, że wysyłasz ten wdech w kierunku pleców. Pompujesz balon, piłkę na plecach. I wydech ustami, taki nawet rozluźniający, taki może uwalniający. Głęboki wdech nosem do pleców. I wydech ustami. I jeszcze jeden pełny, głęboki wdech nosem. I wydech. Zostań chwilę w tej pozycji. W każdym momencie możesz obrócić i dać sobie drugi policzek w razie czego, jeżeli pod tym, na tym jednym już Ci jest za dużo. Pozwól rękom, łokciom rozchodzić się swobodnie na boki. Poczuj, jak rozluźniają się Twoje biodra, Twoje nogi, stopy, kostki, kolana, biodra, pośladki. Poczuj, jak rozluźnia się Twój brzuch, Twoje plecy, Twoja klatka piersiowa. Rozluźnij barki, spróbuj opuścić je luźno w dół. Rozluźnij ręce, łokcie, przedramiona, nadgarstki, dłonie. Spróbuj też rozluźnić szyję, całą głowę. Puść luźno wszystkie mięśnie twarzy, rozluźnij żuchwę. I pobądź tu chwilę. I przekieruj swoją uwagę ze swojego ciała, z tego, gdzie, co czujesz, na swój oddech. Możesz sobie wziąć kilka głębszych wdechów i wydechów. Z każdym kolejnym wydechem jeszcze troszeczkę bardziej rozluźniając te miejsca w Twoim ciele, które tego potrzebują. I zostań na moment w obserwacji swojego oddechu. Spokojne, miękkie wdechy i wydechy, rozluźniające całe ciało i uwaga skierowana na wdech, tam gdzie go czujesz i na wydech, tam gdzie go czujesz też. Poczuj, jak Twoje ciało z każdym kolejnym wdechem i wydechem coraz bardziej rozluźnia się w kierunku łóżka bądź maty, jeśli robisz te zajęcia na macie. Poczuj, jak odchodzą wszelkie napięcia Twojego ciała. Może nawet robi Ci się ciepło, bo jesteś przykryta, przykryty kołdrą bądź kocem. Nie trzymaj napięć. Pozwól im się rozluźniać. Poczuj miękkość w tych miejscach, może trochę zmęczonych po całym dniu, może trochę zbyt mocno napiętych od pracy bądź od zadań dnia codziennego. W każdej chwili zawsze możesz wziąć sobie trochę głębszy wdech, jak potrzebujesz. Poczuj, jak Twoje ciało jest miękkie, takie swobodnie opadające w tej pozycji na poduszkę bądź na kołdrę. Zawsze wracaj do obserwacji oddechu, jeżeli zaczynasz krążyć po swoich myślach. Albo wraca coś, co się wydarzyło dzisiaj, bądź przychodzi do Ciebie coś, co ma być jutro. Wtedy właśnie w szczególności skieruj swoją uwagę na swój oddech.
Weź sobie tutaj jeszcze trzy spokojne, powolne, głębsze wdechy i wydechy. Weź wdech nosem i oddaj wydech nosem bądź ustami. Postaraj się wpuszczać każdy wdech nisko do brzucha. I powoli unieś się delikatnie do góry. Bardzo powoli, niech pomogą Ci w tym ręce. Poduszkę przenieś sobie na wysokość, na wyżej, troszeczkę do góry, żeby za chwilę mieć ją pod głową. I powoli wyprostuj nogi do tyłu, przechodząc na brzuch. Poduszka może być gdzieś w okolicach głowy. Ręce możesz sobie łokcie rozłożyć na boki, dłonie właśnie wsadzić może pod poduszkę, może pod policzki. I wyciągnij sobie prawe kolano, tak jakbyśmy chcieli je podciągnąć z boku, pod prawą pachę, do prawej ręki, do prawych żeber. Możesz sobie położyć lewy policzek na poduszce. Zostań tutaj moment. Spróbuj rozluźnić tą nogę wyciągniętą do tyłu, lewą. Rozluźnij lewą kostkę, lewą łydkę, lewe kolano, lewe udo, lewy pośladek, lewe biodro. Puść luźno w kierunku materaca, w kierunku maty. Tak samo rozluźnij swoją prawą stopę, prawą kostkę, prawą łydkę, prawe kolano, prawe udo, prawe biodro, prawy pośladek. Mimo, że noga jest zgięta, jesteś w stanie ją rozluźnić. Puść luźno brzuch i postaraj się wysyłać swoje wdechy do brzucha, a oddawać spokojnie wydechy. Wszystko odbywa się nosem. Postaraj się też rozluźnić plecy, barki, ręce. Puść luźno szyję. Rozluźnij mięśnie twarzy, rozluźnij żuchwę. I skup się znowu na swoim oddechu. Niech będzie miękki, spokojny. Nie spiesząc się. Weź sobie tutaj jeszcze trzy spokojne, głębokie wdechy i wydechy. Wdech nosem, postaraj się wpuścić powietrze nisko do brzucha. I spokojne wydechy. Nosem bądź ustami, zależy jak dzisiaj czujesz, żeby to robić. I z kolejnym wdechem powoli wyprostuj też prawą nogę. Przenieś powoli kolano w dół, wyprostuj nogę, rozłóż. Przenieś sobie teraz twarz tak, żeby opierał się Twój prawy policzek o poduszkę. Weź wdech i z wydechem ugnij teraz do boku lewe kolano i podciągnij je w kierunku ręki, w kierunku pachy. Na tyle, na ile jest Ci dobrze. I rozluźnij swoją prawą nogę wyciągniętą, długą do tyłu. Prawą stopę, prawą kostkę, prawą łydkę, prawe kolano,
prawe udo, prawe biodro i prawy pośladek. Rozluźnij, puść luźno. Rozluźnij też swoją lewą stopę, lewą kostkę, lewą łydkę. Rozluźnij lewe kolano, lewe udo, lewe biodro i lewy pośladek. Całe twoje nogi teraz są rozluźnione. Rozluźnij też brzuch i plecy, klatkę piersiową, ręce, barki. Puść luźno szyję, całą głowę. Postaraj się rozluźnić mięśnie twarzy. I puść luźno żuchwę, nie zaciskaj zębów. I wróć do obserwacji oddechu. Pozwól całemu ciału rozluźnić się. Poczuj miękki oddech, każdy wdech i wydech. Wdech nosem do brzucha, spokojny wydech nosem bądź ustami, jak czujesz. Poczuj, jak odchodzą napięcia po całym dniu, jak rozluźniają się te miejsca, które może w jakiś sposób były obolałe, zmęczone, napięte. Poczuj, jak zaczynają mięknąć, rozluźniać się. Spokojny, głęboki wdech. I wydech. Jeszcze jeden pełny, głęboki wdech. Wydech. I trzeci pełny, głęboki wdech. I wydech. Powoli rozprostuj lewą nogę do tyłu. Niespiesznie ściągnij ją w dół. Wdech i wydech. Niech głowa wróci do centrum. Wdech i z wydechem powoli przełóż sobie jedną rękę pod siebie. I powoli przewróć się na plecy w tej pozycji. Poduszka może być pod głową. Nogi wyciągnięte do przodu. Daj sobie miejsce między stopami. I złącz swoje dłonie do siebie razem na wysokości brzucha. Następnie zostaw mały paluszek, żeby się dotykały, i palec serdeczny. Palec środkowy i palec wskazujący niech obejmą kciuka. Kciuk wchodzi do środka dłoni. Po czym kostki palca wskazującego i palca środkowego stykają się ze sobą. To jest mudra, która ma za zadanie sprawić, że będziemy jeszcze bardziej śpiący. Zadanie ułatwić nam zaśnięcie w spokojnym i głębokim śnie. I przetrzymaj chwilę tą mudrę. Kciuki są w środku palca wskazującego i palca środkowego, gdzie palec wskazujący i środkowy kostkami stykają się ze sobą, prawa i lewa strona dłoni. Natomiast palec serdeczny i palec mały stykają się czubkami palców o siebie, tworząc takie dwie piramidki. W rogu masz pokazaną zbliżenie na tą mudrę. Jest to po prostu joga dłoni, która w taki sposób oddziałuje na nasze kanały energetyczne, że nasze ciało po prostu czuje przychodzący sen. Zaczyna nam się robić ciepło, czujemy miękkość i zaczynamy czuć nadchodzący głęboki sen. Możesz zostać z mudrą
Tyle, ile masz ochotę, ile czujesz, że możesz. A jeśli już poczujesz, że jest ci wystarczająco tego układu dłoni, możesz zawsze odłożyć dłonie wzdłuż ciała, skierować otwarcie dłoni do góry, do sufitu. W tej pozycji upewnij się, że już na pewno jesteś pod kołdrą bądź pod kocem i jest ci ciepło. Poczuj, jak rozluźniasz swoje stopy, kostki i łydki. Poczuj, jak zmiękczają się twoje kolana, rozluźnij swoje uda, biodra, pośladki. Poczuj, jak rozluźnia się twój brzuch, twoje plecy, klatka piersiowa i barki. Poczuj miękkość w rękach, nadgarstkach, dłoniach. Poczuj rozluźnienie w szyi i w całej głowie. Rozluźnij wszystkie mięśnie twarzy. Puść luźno żuchwę, punkt pomiędzy brwiami. Rozluźnij policzki. Twoje ciało jest gotowe na sen, spokojne, rozluźnione. A ty zostań w obserwacji oddechu, bądź po prostu ułóż się w swoją ulubioną pozycję do zaśnięcia. I oddaj się w spokojny i miękki sen. Dziękuję ci za te zajęcia. Do zobaczenia na następnych.